Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam pana. Dzień dobry. Czy pan mnie słyszy? Ojej. Słyszę doskonale. Powiedziałam dzień dobry, myślałam, że mi pan odpowie. Dobrze, dobrze, wszystko okej. Okay. Panie przewodniczący, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o budowie umocnień na granicy polsko-białoruskiej. Czy pan nie zmienił zdania w sprawie tej ustawy? Jeszcze raz dla wszystkich dzień dobry, bo nie wiem, czy było słychać, więc nie. Dla pani redaktor i dla naszych słuchaczy. Panie redaktor, nie zmieniłem zdania, dlatego że nie mam zaufania do tego, jak ten mur będzie wyglądał, kto go będzie budował, jak on będzie miał chronić granicy. Gdybyśmy zobaczyli jakieś projekty, gdybyśmy wcześniej mogli porozmawiać o realnym zabezpieczeniu polskiej granicy, to z chęcią włączylibyśmy się jako Lewica we wszystkie prace, które granice mają zabezpieczać, ale dzisiaj wiemy tylko tyle. Bez zamówień publicznych, bez specjalnych informacji o tym, jak i kto będzie to budował, kwota 1,6 mld, która urosła o kilkaset milionów w ciągu jednej doby i koniec, kropka. Lewica jest za zabezpieczeniem granicy. Chcemy wzmacniać również Straż Graniczną, ale chcemy również odpowiedzialności za uchodźców na granicy, a tego dzisiaj nie widać. Jakie będzie stanowisko klubu w sprawie ustawy, która ma pozwolić pracodawcom na uzyskanie informacji o tym, czy pracownik jest zaszczepiony? Znów, podobnie jak w przypadku ustawy o murze, my nic nie wiemy oprócz tego, że słyszymy zapowiedzi. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy pierwsze o tym plotki. Po kilku tygodniach Lewica zgłosiła się z propozycją do ministra Niedzielskiego i premiera Morawieckiego o spotkanie w sprawie konsultacji o tych ustawach dotyczących wzmocnienia obrony przed COVID-em. Nic się nie wydarzyło. Minister Niedzielski nie odpowiedział. Czyli kilka nie było spotkania, panie przewodniczący, bo minister Niedzielski mówi o jakichś rozmowach z opozycją w sprawie tych rozwiązań. To nie wiem, z kim minister rozmawiał, bo ja z ministrem Niedzielskim ostatni raz, kiedy miałem okazję rozmawiać, to był początek września, proponując mu spotkanie, kiedy moglibyśmy porozmawiać o rozwiązaniach. I przez 2 miesiące ni telefonu, ni maila, ni odpowiedzi, nic. No to nie da się pracować nad ważnymi dla Polski rozwiązaniami, narzucając jakąś swoją wolę. Ja proponowałem, aby opozycja cała spotkała się z ministrem Niedzielskim, bo w tamtym roku, w 2020, umieliśmy takie spotkanie organizować. Nawet jak nie wszystko z nich się udawało zrealizować, to przynajmniej jakieś konsultacje były. Dzisiaj nie było nic i nagle słyszymy, że jest nowa ustawa. Jak zobaczę, co to jest za ustawa, ale jak ona rzeczywiście będzie dotykała ochrony danych osobowych, to ja wtedy... O, pan przewodniczący nam się zawiesił. Co ja mam zrobić z panem przewodniczącym? Dobrze, to ja będę teraz może mówić, że nie tylko Konfederacja, ale też politycy Solidarnej Polski są przeciwni tej ustawy, więc właściwie... Słyszymy się. O, słyszymy się. Dobrze. Słyszymy się. O, i nawet się widzimy. Tak, mówię, że... Cieszę się. Nie wiem, co się dzieje, ale zasięg jest wspaniały, więc jakieś problemy na linii chyba. Konfederacja, a także politycy Solidarnej Polski są na nie w tej sprawie, więc właściwie to dużo zależy od opozycji, czy w ogóle takie przepisy wejdą. Oczywiście, że tak, tylko że przepisy trzeba konsultować, trzeba o nich rozmawiać, trzeba umieć wymieniać się tym, co jest pozytywne i negatywne, a takich rozmów nie ma. Ja jeszcze raz zwracam się z apelem do ministra Niedzielskiego. Niech ktoś z resortu zorganizuje spotkanie opozycji z rządzącymi w sprawie COVID-u, bo czwarta fala weszła w duży zbieg zachorowań, a my żadnych spotkań nie mamy, o niczym nie rozmawiamy, jakby COVID-u w Polsce nie było. Czyli nie musi to być spotkanie z klubem Lewicy, ale w ogóle z opozycją, tak? Ale oczywiście. Dlaczego nie informacja w sali plenarnej? Bo nie da się na sali plenarnej rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących między innymi tego, czy pracownik powinien udostępniać swoje dane związane z zaszczepieniem, czy nie. O tym można porozmawiać na spotkaniach, tak jak w tamtym roku, spotkaniach zamkniętych, gdzie cała opozycja spotykała się z przedstawicielami resortu zdrowia, z premierem i można było porozmawiać o konkretach. Dzisiaj takiej woli nie widzę, wręcz przeciwnie, widzę, że rząd i premier Morawiecki za wszelką cenę chcą unikać tematu covidowego, tematu pandemii, jakby go nie było, odsuwać go daleko, mówić, nic się w Polsce złego tak naprawdę nie dzieje. A państwa eksperci, państwa lekarze mają jakieś podpowiedzi w sprawie tej czwartej fali, jak jej przeciwdziałać, co robić?
Na kilku poziomach. Pierwszy poziom dotyczy tego, jak my chcemy dalej szczepić, bo przecież liczba niezaszczepionych jest cały czas bardzo duża, więc uważamy, że jeżeli miałby być jakikolwiek lockdown, to powinni być nagradzani ci, którzy się zaszczepili. Powinni móc dalej chodzić do teatrów, restauracji, korzystać z różnego rodzaju innych usług, a ci, którzy są niezaszczepieni, powinni mieć ograniczenia. To nie powinno... Czyli segregacja sanitarna. Nagradzanie zaszczepionych i nie nagradzanie tych, którzy się nie zaszczepili. I mówię to odważnie, ale jednocześnie bardzo mocno. Mamy w Polsce dzisiaj kilkadziesiąt procent osób, którzy się nie zaszczepiło. Oj, coś tej lewicy dzisiaj internet nie sprzyja, a może to nam nie sprzyja. O. No i co ja mam teraz robić? Może wyprzedzę jakoś i zadam pytanie. Nie wiem, czy pan przewodniczący będzie je słyszał. Bo chciałabym jeszcze porozmawiać. Tak, słyszymy się. O, znowu się słyszymy. No, z przygodami, z przygodami. To proszę kontynuować. Jeżeli chcemy rzeczywiście zacząć od czegoś, to szczepienia, tak jak powiedziałem. To jest najważniejsze według mnie i to jest sprawa dotycząca wzmocnienia możliwości dla osób zaszczepionych korzystania ze wszystkiego, a ci, którzy są niezaszczepieni, powinni móc dalej za darmo się szczepić. I tutaj nie popieramy propozycji ewentualnych odpłatności za szczepienia, o których mówił minister Niedzielski. Druga kwestia to są sprawy dotyczące służby zdrowia. Uważamy, że trzeba przeorganizować służbę zdrowia, tak żeby szpitale covidowe nie dotykały tych, którzy są chorzy na choroby onkologiczne, kardiologiczne czy inne, bo te ponadwymiarowe zgony w Polsce są najwyższe w Europie i temu trzeba bardzo przeciwdziałać. No i trzecia funkcja dotycząca tego, że powinniśmy mieć świadomość, że jeżeli będą szły zachorowania w górę, to dzisiaj trzeba o ograniczeniach już rozmawiać, bo Polacy nie chcą kolejnego lockdownu. Ten lockdown gospodarczy może skończyć się tragicznie dla znowu wielu firm i nie muszę przeciwdziałać. I tutaj też takie rozmowy powinny się toczyć, nie toczą się. Panie przewodniczący, w jakich sprawach w klubie obowiązuje dyscyplina głosowania? Pytam o ostatnie głosowanie w sprawie akcyzy, bo to było różnie, jak pan wie. W których zdecydujemy, bo klub w całości podejmuje decyzję o dyscyplinie. No dobrze, ale wtedy nie było dyscypliny, jak rozumiem, jeśli chodzi o akcyzę na alkohol i papierosy. Nie było. Nie było. Duża część klubu uważała i cały czas uważa, że podatków w Polsce żadnych nie powinniśmy zwiększać, ale są też posłowie i posłanki, którzy są bardzo ortodoksyjni, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Uważają, że podwyższenie akcyzy na alkohol przeciwdziała alkoholizmowi. Powołują się na statystyki i dane Światowej Organizacji Zdrowia i dlatego się wstrzymali. Nikt w klubie nie popierał tej ustawy. Ale mamy też takie zjawisko jak inflacja, jak pan wie doskonale, a wszelkie podwyżki akcyzy czy innych podatków no, też nie przeciwdziałają problemowi inflacji, więc pod tym kątem też należałoby na to patrzeć. Państwo o tym rozmawiali, czy po prostu przyjęli do wiadomości, że jedni głosują tak, a drudzy tak? Nie zrozumiałam. Jeszcze raz, bo myślałem, że rozłączyło nas pani redaktor. Nie, nie, nie. Jakieś znowu zakłócenia były. Jeżeli mówimy o akcyzie, to akcyza na alkohol i papierosy jest podatkiem, tak jak wiele innych podatków, które w Polsce jest wprowadzane. Większość w klubie uważa, że takich podatków jak akcyza nie powinniśmy w czasie pandemii zwiększać, ale te problemy zdrowotne też są dla wielu ludzi ważne i trzeba je ważyć i dlatego niektóre osoby się wstrzymały. Ale jeżeli chodzi o drożyznę w Polsce, o tym też pani powiedziała, to drożyzna w Polsce powinna być w prosty sposób rozstrzygnięta i rząd powinien w wielu miejscach interweniować. Interwencja na przykład powinna być na rynku paliwowym, bo paliwa w łańcuchu dostaw mają wpływ na to, jakie będą koszty warzyw, jakie będą koszty nabiału, jak będzie wyglądało wiele różnych usług, bo to transport, bo logistyka. I teraz uważamy, że trzeba na 4-5 miesięcy zmniejszyć wpływy z akcyzy, obniżyć ją o 50 groszy. To są 3-4 miliardy. O takich pieniądzach mówimy, więc nie o dziesiątkach miliardów, jak raczył mówić minister finansów na posiedzeniu Sejmu, że lewicy pomysł to 10 miliardów złotych. Nie. My policzyliśmy to, mamy swoje dane 4 miliardy złotych. I 4 miliardy złotych unikną Polacy takich świąt, które od 6 lat będą niestety najsmutniejsze, bo ceny są najwyższe. Panie przewodniczący, jakich decyzji prezesa NBP Rady Polityki Pieniężnej się pan spodziewa? Dzisiaj będzie konferencja, pewnie będzie podwyżka stóp procentowych. Czy ona powinna być? W jakim tempie powinny być te stopy podnoszone według pana?
Lewica o podwyżce stóp procentowych mówiła pani redaktor w tamtym roku przed wakacjami. Później mówiliśmy o tym w tym roku, w styczniu i w lutym, że warto się zastanowić, co się stanie, jeżeli COVID spowoduje i wpompowanie w gospodarkę miliardów złotych, bo inflacja będzie rosła. Słyszeliśmy wtedy, że przesadzamy, że to wszystko jest bajka i żebyśmy się nie martwili o gospodarkę. Stopy procentowe powinny w Polsce rosnąć, ale nie powinny rosnąć tak dynamicznie. To znaczy nie z miesiąca na miesiąc albo z tygodnia na tydzień i okaże się, że w ciągu 3-4 miesięcy Polacy mają droższe kredyty o 300-400-500 złotych. Ci, którzy na przykład mają kredyt na 400-500 tysięcy złotych. No tak się nie powinno dziać. Ja spodziewam się dzisiaj podwyżki stóp procentowych. Ja nie będę jej krytykował dzisiaj, bo przeciwdziałać inflacji rzeczywiście trzeba, ale z drugiej strony przypominam... Cóż za dzień. Straszny dzień. Nie wiem, czy to już jest koniec naszej rozmowy, czy jeszcze nam się uda połączyć, bo chciałam zapytać o Marsz Niepodległości. Tutaj koledzy walczą, próbują wznowić połączenie albo połączyć telefonicznie pana posła. Mamy niewiele czasu, ale może się uda. No właśnie. Słyszymy, ale nie widzę państwa. No dobrze, ale najważniejsze, że nas słychać. Panie przewodniczący, zbliża się Marsz Niepodległości. Czy pan uważa, że ten marsz powinien swobodnie przejść ulicami Warszawy? Tak. Tak. I koniec odpowiedzi. Nie słyszałem, pani rektor, pytania. Bo to jest naprawdę marne. Nie wiem, do czego odnosiło się tak, bo ja powiedziałam, czy Marsz Niepodległości powinien swobodnie przejść ulicami Warszawy? A on powiedział, pan powiedział tak. Dlatego, że odpowiadałem naszemu wydawcy, który pytał, czy mnie się słyszymy. Więc przepraszam, połączenie no dobrze, jest ale to nie, no to ciekawe jest. Powinien się odbyć. Wybitnie trudne. Ja uważam, że nie powinny być żadne marsze, ani żadne wydarzenia dotyczące manifestowania ograniczane. Marsz Niepodległości, gdyby chciał się dogadać, gdyby pewnie z władzami Warszawy ustalił inną trasę, też nie byłby zakazany. Ja jestem przeciwnikiem mowy nienawiści na manifestacjach, jestem przeciwnikiem tego, czy są hasła faszystowskie, czy no, nazistowskie na takich wydarzeniach. I tego jestem przeciwnikiem. Jestem przeciwnikiem zawłaszczania 11 listopada, że tylko jedna grupa świętuje i cieszy się z patriotyzmu. Lewica też jest patriotyczna, każda partia jest patriotyczna w Polsce i to ma wpisane też każdy Polak w DNA. Więc zawłaszczanie tego święta przez jedną grupę jest złe, ale nikomu nie powinniśmy odmawiać prawa do tego, że może się zbierać czy spotykać, bo to jest też prawo, które gwarantuje konstytucja. No i to na tym skończymy, bo aż się boję zadać kolejne pytanie, tym bardziej, że czas zbliża się ku końcowi. Może następnym razem będzie lepiej. Przepraszam bardzo, nie wiem, co się działo dzisiaj. Może to te tablice za panem tak tutaj ograniczają internet? Nie sądzę, bo zawsze się łączy z tego samego miejsca. Zawsze zasięg jest świetny. Dzisiaj też widzę świetny zasięg, a się stało. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Beata Michniewicz, do usłyszenia.